Rozmowa dnia w radiu piekary. Marcin zasada witam Państwa. Naszym gościem jest marek wójcik wojewoda śląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tabliczka z placu szewczyka sprzedana na aukcji Woś, profil facebookowy odzyskany. Same sukcesy po pierwszych dwóch miesiącach urzędowania jeszcze jakieś? Oprócz tych? Ja tak nie odbieram tego, natomiast myślę, że rzeczywiście pomoc. Tabliczki czy, czy, czy facebookowego profilu? To, myślę, że to, myślę, że udało się zrobić trochę więcej niż tylko sprzedać tabliczkę i odzyskać facebookowy profil. To jest tak, że w momencie, w którym zostałem wojewodą, też zaczął się przegląd pewnych procedur, tego, w jaki sposób funkcjonuje śląski urząd wojewódzki. Tak, jeżeli chodzi o wnętrze urzędu, no to zdążyliśmy zaproponować na przykład nowy system motywacyjny dla pracowników, też nieźle odebrany przez pracowników to jest coś, co będziemy finalizować. E w, przysz w, tym, w przyszłym miesiącu, w marcu e rusza też podział jednego z dużych wydziałów w Śląskim urzędzie wojewódzkim, więc trochę tego typu spraw obywatelskich i, cud i, cud i cudzoziemców, dlatego że e w tym momencie w, w tym wydziale mamy 50 tysięcy nierozpatrzonych wniosków cudzoziemców. Jest bardzo poważny 50 problem. 50 tysięcy? To są Ukraińcy? Czy to jest Taką tyś, sytuację to... odziedziczyłem. To są e, e, bardzo różne narodowości. Czasem są Ukraińcy, ale czasem piszą też do nas e, na przykład e, Anglicy, e, inne narodowości, cudzoziemcy, którzy e, składali wnioski pobytowe w, w Polsce. Wiadomo, też chcia na, na, na na chciało być w Schengen na przykład. Mieszkać w Schengen, nie pracowałeś w Schengen. Panie a skoro zaczęliśmy od placu Szewczyka, to może tę tabliczkę to Pan powinien w ogóle Muzeum Historii Katowic podarować, bo takie perypetie, te perypetie z patronem placu przed dworcem to kiedyś to będzie niezła historia. Znaczy, ja się zastanawiałem, co ja mam z tą tabliczką zrobić, tak. dlatego że to nie jest przecież moja własność, no właśnie, tylko to jest mienie, mienie miasta Katowice. Dlatego zabrałem tabliczkę, poszedłem do prezydenta Katowic i tam się umówiliśmy, że przekazujemy na wość Wspólnie, tak? Bo jaka nie cena, chciałbym. Jaka cena jeszcze nie tysięcy 7700. Hmm nie najgorzej. Tak czy inaczej, e, dzisiaj na placu, który oficjalnie wciąż jest placem Marii mm. I Lecha Kaczyńskich, nie ma e, tablic ozna oznaczeń informujących, że jest to plac wciąż Marii i Lecha Kaczyńskich, tak? Czy mylę się w tej sprawie. To znaczy to jest decyzja władz miasta i rzeczywiście mam wrażenie, że po to, żeby nie antagonizować trochę sytuacji społeczeństwa, władze miasta Katowice zdecydowały się na usunięcie wszelkich oznaczeń. Ja też wtedy, kiedy znalazłem tą tabliczkę, też przyszedłem się po tym placu i też szukałem gdzieś jakiejś takiej obecnej tabliczki, która tam jest i, i jej jest faktycznie nie ma. Na kamienicy tak. jeszcze od... od na tej Ale tam jest napisane Platrzewczyka. Szewczyka. Tak, 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 właśnie. To przegapili akurat, przegapiono. Tak czy inaczej, nie wystarczy to do zmiany oficjalnej patrona w, w papierach, więc co dalej w tej sprawie? To znaczy tutaj cały problem polega na procedurze, którą zastosował poprzedni wojewoda, żeby dokonać zmiany nazwy, to jest... To była poprzednia legislacja w ogóle. No tak, no to jest jakby ustawa, która się jakby została wymyślona w czasach rządów PiSu. To jest tak zwana ustawa dekomunizacyjna. Ta ustawa była kilkukrotnie zmieniana właśnie, mam wrażenie, z takim pomysłem na obecną sytuację, to znaczy co zrobić, jak się władza zmieni i teraz no, sytuacja jest skomplikowana, dlatego że zgodnie z tą ustawą, tak jak w przypadku innych zmian nazw, Tutaj Rada Miasta proponuje z, y, zmianę nazwy. Do Wojewody, czyli do pana. Y, Nie, Rada Miasta proponuje, natomiast Wojewoda musi, i wojewoda, IPN muszą pozytywnie zaopiniować tą zmianę nazwy. Okej, okay, to zaraz y, kontynuujemy, co powie na ten temat IPN. Marek Wójcik, Wojewoda śląski jest naszym gościem. Dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia na radiopiekary.pl. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Marek Wójcik, Wojewoda Śląski jest z nami dziś o poranku, wiosennym już, raz drugi dzień dobry. Witamy dzień Państwa. Dobry. Rozmawiamy o placu Szewczyka, czy właściwie placu, który wciąż oficjalnie jest placem Marii i Lecha Kaczyńskich. Wojewoda Marek Wójcik jest za, aby przywrócić oryginalnego patrona, a IPN? Ja nie znam stanowiska IPN. Ktokolwiek w sądował w ogóle, jak w tej sytuacji, w tych okolicznościach również... Nowych okolicznościach politycznych. Nie do, końca to jest, reagowałby Instytut. nie do końca to jest moja rola, natomiast ja w najbliższych dniach mam zaplanowane również spotkanie z IPN-em, więc myślę, że ten temat też gdzieś się pojawi. Natomiast tutaj inicjatywa, jeżeli chodzi o zmianę nazwy, to inicjatywa jest po stronie władz miasta. Natomiast w, jeżeli taki wniosek do mnie trafi, ja jako wojewoda uważam, że muszę uwzględnić oczekiwania społeczne, a te oczekiwania społeczne były jednoznacznie wyrażone. Tam setki ludzi wielokrotnie protestowało w obronie nazwy Plac Szewczyka, w związku z czym myślę, że mieszkańcy Katowic dokonali wyboru w tej sprawie. Jeżeli IPN, wazy, jak rozumiem, katowickiego IPN stwierdzą nie. Nie wyrażamy zgody, co dalej w tej sytuacji? Że, jeżeli y, y, zamiar y, przywrócenia szyfczego na tym placu pozostanie, ja y, rozumiem też, że pewna zwłoka ze strony władz miasta właśnie, polega, właśnie jest spowodowana tym, że nie wiadomo, jak się zachowa IPN. I, Myślę, że tutaj nie ma sensu jakaś próba sił pomiędzy władzami miasta, wojewodą a IPN-em, dlatego że to wszystko doprowadzi do takiej sytuacji, gdzie mieszkańcy do końca nie będą znowu wiedzieli, jak ten plac się nazywa. Więc myślę, że trzeba jeszcze chwilę poczekać i, i już wtedy, kiedy będzie pewność, że... Ta nazwa, że zmiana nazwy została, będzie mogła być skutecznie przeprowadzona bez jakichś postępowań w wojewódzkim sądzie administracyjnym i tak dalej, po to, żeby mieszkańcy Katowic mieli pewność, że sprawa została załatwiona raz na zawsze. To myślę, że wtedy pojawi się wniosek Rady Miasta. Teraz sprawa szybkiej kolei do CPKA. Tak na początek wnioski po wczorajszym spotkaniu w Katowicach, pierwszym chyba takim w tej sprawie. Tak, wczoraj do Katowic przyjechało dwóch wiceministrów. Wiceminister Maciej Lasek, który odpowiada za projekt, za projekt CPK i wiceminister Małebszak, który odpowiada za koleje. Ja cieszę się, że to spotkanie miało miejsce. Natomiast mam poczucie, że osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, czyli samorządowcy i też często aktywiści zaangażowani w protest przeciwko budowie linii 170, yy, wiem, że nie uzyskali takich odpowiedzi, jakich by oczekiwali, dlatego że, o, dlatego, że mieszkańcy tamtego obszaru od czterech lat od czterech lat właściwie nie mogą spać spokojnie, dlatego że obawiają się o swoje domy, ogródki, miejsca pracy i dziś ta odpowiedź, którą otrzymali, jest odpowiedzią racjonalną i moim zdaniem uczciwą, tylko Można że, brzmi że trwa audyt, że w tym, momencie, w tym momencie ministerstwo przeprowadza audyt wszystkich inwestycji związanych z CPK, z CPK, zarówno portu lotniczego, jak i linii kolejowych i że po wynikach tego audytu, pan minister wskazał tutaj taki okres mniej więcej czterech miesięcy. No będzie wiadomo, czy w ogóle jest ekonomiczne i z takie racjonalne uzasadnienie budowy tej linii kolejowej. Więc pan minister poprosił trochę czasu w połowie roku, natomiast no wszyscy mamy świadomość, że już od czterech lat ci ludzie żyją w takim ogromnym niepokoju. Ja też chciałbym, żeby ta decyzja zapadła jak najszybciej po to, żeby już mieszkańcy tego terenu już już coś wiedzieli. Ja rozumiem ich obawy jak 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 najbardziej, natomiast uzgodniłem z ministrem wcześniej właściwie zadeklarowałem to samorządowcom że w trakcie tej procedury audytowej e, ja pozbieram e, również opinię samorządowców z tamtego terenu, po to, żeby e, w trakcie trwania audytu ten audyt uwzględniał również stanowiska samorządowców. No właśnie, z tamtego bo przera. radny Grzegorz Wolnik, radny Sejmiku, y, pytany przez nas y, przed spotkaniem, jaki jest jego cel, nawet tak po, pojmując to osobiście, hmm. powiedział, że chodzi o przedstawienie pełnomocnikowi, tutaj hmm. mamy ministra Laska, argumentów. Ponieważ nikt do tej pory nie chciał ich słuchać. Tak? Mm -hmm. To y, y, dzisiaj może pan z, z całą pewnością y, i stanowczością powiedzieć, że ktoś słucha tych argumentów? Tak, y, tak. Y, jestem przekonany, że te argumenty będą wysłuchiwane. Ja też czekałem, na, ja spotkałem się w ubiegłym tygodniu z samorządowcami. Y, w sobotę byłem na manifestacji osób, które protestują przeciwko CFA. No po pierwsze, pani Wojewo, to, ta, to po, po kolei. Dlaczego ci ludzie nadal protestują? Ech. Według pana? W sobotę, dlatego, że, w sobotę yy, duży proces Dlatego, Michuła, że obawiają się o swoje domy. I przez cztery lata poprzedni rząd traktował ich w sposób bardzo arogancki. Pan minister Chorała chyba jest, yy, no przepraszam, ale takim symbolem aroganckich wypowiedzi. I yy, ci ludzie mają poczucie tego, że Nikt ich nie wysłuchiwał. Mają poczucie, że ta sprawa linii CPK i, i szerzej całego projektu CPK była takim działaniem bardzo politycznym, gdzie ich interes, ich obawy, ich miejsca pracy, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, właściwie tym się nikt nie przejmował. Ministra interesowały tylko i wyłącznie kolejne daty, kolejne jakieś konferencje prasowe, w których może powiedzieć, że buduje coś wielkiego. Okazało się, że te wszystkie daty były nierealistyczne. Cały projekt w tym, obszarze takim, w którym do tej pory był planowany, był nierealistyczny. Nawet minister Lasek wczoraj dzielił się materiałami z wewnątrz spółki i, i wskazywał na to, że wewnętrzne analizy CPK wskazywały na to, że te terminy, o których mówi minister Chorała, to w, w, z wewnętrznych analiz spółki wynikało, że jest 1% szans, na to, żeby w ogóle zostały osiągnięte. Mówimy, w związku z że... czym mówimy o szybkiej kolei do? Mówimy w tym momencie o lotnisku, natomiast projekt szybkiej kolei był procedowany dokładnie w tym samym czasie. Przecież jak pan zobaczy historyczne wypowiedzi ministrów, to z tych historycznych wypowiedzi ministrów wynika, że w 2023 już powinny być przeprowadzone wypro... wy... wywłaszczenia, w 2024 powinny być prowadzone prace, a w 2026 ruszyć kolej. To są terminy kompletnie nierealistyczne. Ja się nie dziwię mieszkańcom, którzy w, właściwie ich sytuacja była po prostu jakimś elementem rozgrywki i pierowskiej gry, ze strony ministrów sprawiedliwości. No trudno sobie wyobrazić taką niepewność, ale dzisiaj właściwie ciężko też jakoś wyciągnąć, wysublimować jednoznaczne stanowisko rządu w tej sprawie. Ja rozumiem, audyt audytem, natomiast w kampanii wyborczej było stanowcze nie. Później nagle okazało się, że jest jakiś opór również społeczny, że to jednak może ma sens ta inwestycja. Później z Donaldem Tusk, pamiętam już jako premier na Radzie Gabinetowej, miażdżył ten, ten, ten kosztorys, powiedzmy wydatki dotychczasowe, swoje... jakie jest, jak jest dzisiaj Audyt ma y, bardzo poważne uzasadnienie, dlatego że do, w projekcie CPK wpompowano wiele miliardów złotych i często to jest wpompowanie poprzez umowy z różnego rodzaju firmami projektowymi wykonawcami y, i teraz y, y, czasem to są środki europejskie, które zostały pozyskane na konkretne działania, takie jak na przykład y, przygotowanie decyzji oddziaływania na środowisko i teraz jeżeli się, jeżeli pewne, y, jeżeli nie będzie konkretne Argumentów ze strony polskiego rządu, no to ci wszyscy interesariusze zewnętrzni, te firmy, z którymi PiS tak chętnie podpisywał wielomiliardowe umowy, oni zażądają kar umownych, w związku z czym w dalszym ciągu będziemy płacić za nieodpowiedzialne zobowiązania poprzedniego rządu. Po to audyt, żeby wykazać te miejsca, w których możemy się spokojnie wycofać z umów i te, gdzie musimy poświęcić więcej czasu na, 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 na obudowanie tego procesu. Co więcej, no wczoraj na przykład okazało się, że działania związane z decyzją środowiskową co do tej właśnie tego odcinka od Katowic do, do granicy. Ten projekt też był realizowany z pieniędzy unijnych, w związku z czym musi być, niezależnie od efektu, czy ta decyzja środowiskowa zostanie, zostanie udzielona, czy nie, ta ten, ten wniosek musi być procedowany, bo w przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić pieniądze i to nie tylko za, za tutaj przygotowanie tej, tej decyzji środowiskowej, ale pieniądze za szersze działania, które były pobrane z Unii własną na, właśnie na to działanie. Więc znaczy, musimy, wybrado, się, e, musimy sama, się z tego wszystkiego rozliczyć po to, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. Rozumiem, znaczy sama idea jakby wpięcia Polski do tego systemu europejskiego szybkiej kolei to... To jest w pewnym sensie racjonalne, bez wątpienia. Natomiast później w praktyce mamy takie absurdy jak z linią do Jastrzębia, właściwie dwoma i informacjami o tym, że CPK się będzie prawdopodobnie sądzić PKP w tej sprawie. No tak, dlatego wczoraj obecność na sali Sejmu Śląskiego zarówno ministra odpowiedzialnego za CPK i za kolej, była ważna, dlatego że teraz ministrowie mówią jednym głosem, a nie do... Nie Dobrze, że, do takiej takiej do... że 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 dwie państwowe spółki... To, nie czy, będą się sądzić, to jest, tylko dojdą do porozumienia wie pan, w Dla mnie to jest jakby rzecz oczywista, natomiast przez ostatnie 4 lata niestety nie było oczywista, bo, bo tutaj były wzajemne donosy i, 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 i rzeczywiście jakby konkurencja, kto zbuduje linię kolejową, w którym, w którym miejscu. No więc rzeczy, które nam się wydają racjonalne i myślę, że słuchaczom też, niestety przez ostatnie 4 lata nie były. Pan w sobotę na tym proteście w Mikołowie prosił ludzi o cierpliwość. Zrozumieli. Rozumiem, że ta cierpliwość dotyczy tego czteromiesięcznego tak, okresu, który trzeba będzie czekać na audyt, do kończenia tak? audytu. Audyt pokaże, czy jest racjonalna budowa tego odcinka CPK, natomiast wtedy, kiedy ten audyt się zakończy, to, w, to w, rozumiem, że CPK przystąpi do analizy, w jaki sposób ten odcinek ostatecznie będzie, będzie biegł. Dziś jest, sytuacja jest taka, w której spółka CPK e, dwa dni przed wyborami, 13 października, złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji e, Ochrony Środowiska o wydanie e, decyzji środowiskowej, czyli takiego raportu, który spółka musi złożyć. E, I tutaj dyrek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachowała się bardzo przytomnie nie Dlatego, że nie uległa naciskom poprzedniego rządu, tylko określiła bardzo, skąpi, bardzo e, wymagające e, parametry, które musi spełnić CPK po to, żeby taką decyzję środowiskową uzyskać. Było też trochę lamentu ze strony spółki o to. E, oczywiście, że tak, to znaczy tutaj te wymogi, do których spółka wtedy nie była w stanie, który spółka wtedy nie była w stanie spełnić, te wymogi Rdosiu zostały zaskarżone. Wczoraj pojawił się pomysł, żeby ten to zaskarżenie spółka wycofała, bo spółka chce rzeczywiście brać pod uwagę wszystkie uwarunkowania środowiskowe i na, na poważnie podchodzić do kwestii również społecznych związanych z tworzeniem tej linii, no to w takiej sytuacji powinna wycofać skargę i dostosować się do tych wysokich wymogów postawionych przez rdoś i tutaj sprawa też jest procedowana, dlatego że wczoraj w nocy otrzymałem od ministra laska SMS z informacją, że już rada nadzorcza, która wczoraj obradowała zobowiązała zarząd spółki do wycofania tej skargi na decyzję rdoś. W związku z czym jakiś efekt tego spotkania wczorajszego jest, a słowa mi nie... Minister Laska, skierowane też do samorządowców, tam byli też przedstawiciele protestujących, zdaje się, na, na, w sali Sejmu. To one jakby podtrzymały pański apel o cierpliwość, według pana? To jest ten apel o cierpliwość, jest czymś racjonalnym. My musimy dokończyć ten audyt. Natomiast no, mam świadomość tego, że mieszkańcy no, żyją w niepokoju. Tak? I ja to w stu procentach rozumiem. Natomiast ja już wcześniej zadeklarowałem samorządowcom, że na każdym etapie, kiedy sprawa CPK będzie się pojawiała gdzieś w administracji, Tutaj regionalnej. Samorządowcy będą o tym informowani i będą prosia, proszeni o przedstawienie opinii. Ja dzisiaj takie pismo do samorządowców przygotuję z prośbą o przesłanie opinii, które zostaną uwzględnione w trakcie prac audytowych, po to, żeby wtedy, kiedy minister Lasek będzie przeprowadzał audyt, żeby też dysponował nie tylko danymi zebranymi do tej pory przez spółkę, ale także tymi danymi przekazanymi przez samorządowców. Do tej pory takie stanowiska samorządowców z miast bezpośrednio, bezpośrednio, leżący bezpośrednio w oddziaływaniu, że tak powiem, szybkiej kolei do CPK tego projektu, nie były w żaden sposób uwzględniane, tego nie, nie, nie takie. W tym tak procesie jest. w ogóle czegoś takiego nie było? Jeżeli pan spojrzy na ten proces jakby budowy linii kolejowych, to jest proces, który rozpoczął się właściwie w, w lutym, w marcu 2000 roku 2020 roku. I w tym czasie mieliśmy jakieś takie udawane konsultacje społeczne, z których nigdy samorządowcy nie uzyskiwali jakiejś odpowiedzi, co, co, co dalej z, z ich wnioskami, mieliśmy takie konsultacje, które polegały na na przykład konsultacjach online z mieszkańcami, gdzie CPK mówiło swoje i właściwie nie miało żadnego żadnej możliwości, znaczy w żaden sposób nie reagowało na postulaty zgłaszane przez mieszkańców i, i samorządowców. Za to CPK wydało kilkadziesiąt milionów złotych na PR i na Różnego rodzaju sponsorowane artykuły, które przedstawiały tylko i wyłącznie ich stanowisko. Ja pamiętam na przykład taki post, który też odbił się szerokim echem, właśnie jakiś sponsorowany, który wskazywał na to, że doszło do porozumienia gdzieś w Mikołowie i to porozumienie, jak się wczytało w, w tekst, okazało się, że porozumienie dotyczy budowy kładki, a nie linii kolejowej. Natomiast no, to były różnego rodzaju gry takie PR-owe, które CPK realizowało zamiast prowadzić rzetelne konsultacje. Dlatego po czterech latach e, takiego e, udawanej, e, udawanego wsłuchiwania się w, w głosy mieszkańców, udawanej takiej pracy związanej z e, zbieraniem e, jakichś danych środowiskowych, no nagle się okazało, że nie są w stanie sprostać wymogom stawianym przez RDOŚ. Panie Wojwodo, pan, albo najpierw cytat, mam nadzieję, że audyt ministra Laska pokaże, że ten projekt planowany był w sposób nierzeczywisty, przeskalowany, nie da się przez aglomerację naszą prowadzić kolei, która pędzi 350 na godzinę, nie ma sensu budować infrastruktury, burząc wszystko, co jest na drodze. To jest pan. Bo tak, oczywiście, to jest, to jest prawda. Jeżeli audyt pokaże, że ten odcinek jest racjonalnie uzasadniony i ma sens go budować, z Jeżeli, moich informacji... Czy po moim zdaniem jest, jest, jest w ogóle jakakolwiek możliwość, żeby takiej, takie, taką argumentacją się posłużył ten audyt? To znaczy tego. Że, typu ma, że to ma sens. To znaczy Bo to jest tak, dokładnie przeciwne temu, co pan uważa i co pan Nie, powiedział. Nie, 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 nie. Dlatego, że. Y Problem z, z procedowaniem tego projektu w czasach PiSu był taki, że tworzono różnego rodzaju e, takie opowieści, że kolej będzie jeździła 350 na godzinę, że budujemy taką infrastrukturę e, i rzeczy, które były niedostosowane do rzeczywistości. Dziś wiemy, że na pewno na tym odcinku kolej nie będzie jeździła 350 na godzinę, w związku z czym e, to na przykład kwestia geometrii torów musi być dostosowana do zupełnie innych parametrów. Jeżeli zejdziemy z parametrami na dół, nie na 350 km na godzinę, nie na 250, tylko nie na 200, może na mniej, no to wtedy sterowalność też tą linią kolejową będzie znacznie większa. Przy prędkości 350 km na godzinę łuk musi mieć promień 9 km. To powoduje, że e, rzeczywiście, żeby spełnić takie, para, takie parametry, no to z geometrii wychodzi, że jeżeli jakieś miasto jest, albo wieś na tak drodze, drodze kolei, to jest po prostu no rozcinana, rozcinana to, tak. na pół, ale to jest absurd, dlatego, że wiadomo, że w, na Śląsku te koleje nie będą tyle jeździły, bo za chwilę pociąg będzie musiał wyhamować, żeby wjechać do Katowic, więc nie będzie pędził 350 50 na godzinę w Mikołowie, po to, żeby wjechać, wjechać do Katowic i tam się zatrzymać na dworcu. W związku z czym musimy skończyć z propagandą i przystąpić do rzeczywistej analizy tego, jak ma wyglądać kolej i jakie są uwarunkowania. Musimy zamiast powtarzać yy, propagandowo przekazy, kiedy to powstanie i chwalić się tak jak minister Chorała, że robi coś wielkiego, no trzeba się pochylić nad tym, jak rzeczywiście ta kolej ma funkcjonować, jakie ma, ma mieć parametry i jak poprowadzić się tak, żeby koszty społeczne i środowiskowe były jak najmniejsze. Są przekonane, że tego typu yy, racjonalne powiedzmy, yy, argumenty, czy tego typu racjonalna argumentacja i taki głos powiedzmy, jest na tyle silny, środowisku rządowym, powiedzmy, że yy, yy, no nie skończy się to po prostu inaczej. Ja wczoraj spędziłem dużo czasu zarówno z panem ministrem Laskiem i panem ministrem Malepszakiem i uważam, że to są politycy bardzo odpowiedzialni. I to y, też mnie przekonuje, że podejście do tego odcinka będzie odpowiedzialne, a nie takie, jak miało to miejsce do tej pory propagandowe. W związku z czym y, uważam, że y, ministrowie będą wsłuchiwać się w argumenty ze strony lokalnej społeczności i, i nie będą realizowali projektu pomnika, o którym się dobrze opowiada na konferencjach prasowych, tylko, tylko je, jeżeli już audyt pokaże, że projekt ma być realizowany, to będzie to projekt na miarę rzeczywistych potrzeb tego regionu, a nie na miarę e, w jakiegoś błyszczenia na konferencji prasowej wojewoda to też na koniec y, krótko u kogo dzisiaj leżą propozycje zmian w, w czyjej szufladzie w, w Departamencie Administracji w Departamencie Administracji y, y, publicznej w MSWiA to są te propozycje, które przekazałem w ministrowi Szymańskiemu. To, jest, to, jest, to są propozycje dotyczące poprawy bieżącego funkcjonowania Związku Metropolitalnego. I mam nadzieję, w tym momencie ministerstwo zastanawia się, w jaki sposób te propozycje procedować. Dlatego, że... Zastanawia się i w którym kierunku podąża w tym dumaniu? Według pańskiej wiedzy? To jest... Troszkę taki yy, mechanizm pewnych zależności, dlatego że w tym momencie analizowana jest kwestia stworzenia Związku metropol Metropolitalnego na Pomorzu. Jeżeli taki Związek Metropolitalny będzie powstawał na, na Pomorzu, to wtedy równolegle będzie przeprowadzony jeden proces legislacyjny który będzie tworzył związek metropolitalny na Pomorzu i doprowadzi do zmian w śląskiej ustawie metropolitalnej. sugeruje, że też na podobnych zasadach na mocy, mocy podobnych przepisów będziemy funkcjonować my i metropolia. E, oczywiście, że Pomorzu? tak, to znaczy projekt metropolii na Pomorzu e, przygotowany przez samorządowców z Pomorza jest w gruncie rzeczy jest w gruncie rzeczy kalką rozwiązań które są stosowane na Śląsku. I teraz jeżeli my e, pokazaliśmy że y, można te rozwiązanie udoskonalić no to następna ustawa która będzie przyjmowana będzie ustawą która będzie już uwzględniała ten dorobek e, i doświadczenia pochodzące z, z aglomeracji górnośląskiej i pomoże powinno że, dostać już lepszą wersję metropolii A gizodenty. przy okazji prac legislacyjnych związanych z metropolią pomorską wtedy zostanie przeprowadzona nowelizacja tych przepisów e, które są potrzebne do funkcjonowania e, do, do poprawy funkcjonowania metropolii na Śląsku i wtedy obie metropolie będą funkcjonowały w oparciu o takie same zasady racjonalne, sprawdzone już wcześniej na, na, na Śląsku. Moim zdaniem taki sposób procedowania jest bardzo racjonalny. Natomiast y, jedyny problem jest taki, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma decyzji, czy metropolia y, pomorska powstanie od y, 1 stycznia przyszłego roku. Gdyby taka decyzja... Y, myślę, że tak. To znaczy, jak pan prześledzi, w jaki sposób powstawała metropolia na Śląsku, no to właściwie y, wyglądało to w ten sposób, że w, poł że w pierwszej połowie roku y, poprzedzającego stworzenie metropolii trzeba przyjąć ustawę po to, żeby jakby rozpoczął się proces przygotowawczy do tworzenia metropolii, żeby mogło rozpocząć funkcjonowanie z nowym ruchem budżetowym i tego typu analiza na dzień dzisiejszy jest prowadzona. Jeśli się okaże, że ta metropolia pomorska będzie powstawała właśnie w tym harmonogramie czasowym, który jest rozważany. no to wtedy te przepisy śląskie będą procedowane równolegle. Jeżeli się okaże, że nie, no to wtedy naszym zadaniem, a zadaniem wojewody, ale także posłów ze Śląska, będzie doprowadzenie do sytuacji, gdzie te propozycje przepisów powinny zostać wyciągnięte do odrębnej ustawy. Nie to, byłoby to lepsze dzisiaj. z punktu widzenia naszych doświadczeń, które już są dość bogate po tych kilku latach, no ale, ale to, też aspiracji, które są ale, trochę inne. Ale to dalej, to znaczy... W, nie, dlatego że w dalszym ciągu jesteśmy w obszarze poprawiania tego, co dziś funkcjonuje, dlatego że nie ma jednolitego stanowiska co do y tak zwanego jednego miasta. Nie ma jakiejś takiej ogólnej zgody ze strony metropolii, więc na dzień dzisiejszy, ze, ze strony samorządów tworzących metropolię, w związku z czym na dzień dzisiejszy poprawiajmy to, co mamy. I tutaj jest racjonalna propozycja gzm gdzie, gdzie GZM wskazał kilka obszarów, ustawach, które trzeba poprawić po to, żeby, żeby nasza metropolia mogła funkcjonować lepiej. I tutaj Te... nie ma, nie ma, ma sporu? I, I to róbmy. Natomiast mhm. wtedy, kiedy wypracujemy jakieś rozwiązanie ustrojowe, ale to ta, ta, ta praca musi, koncepcyjna musi powstać tutaj. Tak? To jakby ministerstwo tego nie załatwi. To my musimy, e, jako, jako samorządosy na W dawnych na, czasach na Śląsku. to się inaczej załatwiało. Rudę Śląską, w Gomułka stwierdził, że to będzie Ruda Śląska i jest Ruda Śląska. Ale... Do Katowic przyłączymy Szopienice czy inne gminy i przyłączono i tam nikt, nikt, nikt e, i, nie pyta o zdanie. E, Tęski pan za tymi czasami? Absolutnie. No, znaczy, ja i... na szczęście ich nie pamiętam. Tak. To jest wielkie szczęście. Natomiast e, tak zupełnie poważnie no, z, e, czasami Trzeba. albo jak pan popatrzy na, na, na polską administrację dzisiaj, tak? Przykłady Opola, Zielonej Góry czy, czy Rzeszowa, na przykład, to też te wzorce są różne. Natomiast. Ale generalnie... to są trochę inne sytuacje, bo to, A, jest przesunięcie, to jest kwestia przesunięcia granicy. Natomiast my mówimy o rozwiązaniu, które tworzyłoby zupełnie inną konstrukcję ustrojową, tutaj na, 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 na obecnym terenie. To nie jest takie proste. Zgadza się. Natomiast pańskim zdaniem, na przykład, Katowice. Hmm, to może powinny zacząć od siebie i na przykład poważnie rozmawiać ze swoimi partnerami, sąsiadami na ten temat właśnie. Taki przesuwania granic, czyli jakby łączenia się, nawet mówiąc bar bardziej językiem dyplomacji. Ja jestem wojewodą i nie zamierzam wskazywać samorządom, co mają robić. Nie, absolutnie, ale śledził pan ustawę metropolitaną, zna pan też jej problemy. Znaczy, śledził. Tworzył pan ją też w. w, w, w ale wtedy sytuacja była inna, czasach. dlatego że tutaj yy, nie mieliśmy wtedy, nie, nie, wtedy metropolia nie funkcjonowała proponowaliśmy rozwiązanie które miało tą metropolię stworzyć dziś mamy metropolię metropolia ma swoje władze wiadomo jakiego obszaru dotyczy w związku z czym to z metropolii powinien wyjść sygnał w jaki sposób te z metropolii bądź też od samorządowców tworzących metropolię w jaki sposób tą naszą metropolię Pan sobie na koniec y, y, ogólnometropolitalne referendum w którym zadano by tego typu pytanie to, to a, a propos y, jakiegoś jednego supermiasta korzyści z tego płynących y, czy zagrożeń również to jest decyzja samorządowców, natomiast myślę, że takie konsultacje społeczne przed taką decyzją powinny zostać stworzone. Nie, wiem, czy konsultacje społeczne to odpowiednie określenie, ale coś, co będzie dawało realną odpowiedź. Jakąś, jakąś, jakąś reprezentację po prostu byłoby? Ja obawiam się znaczy, że gdyby było tego typu refer referendum, to i tak ilość osób, które głosowałaby w tym referendum była, byłaby stosunkowo niewielka. Proszę pamiętać, że przed stworzeniem Metropolii wszystkie miasta prowadziły swoje konsultacje społeczne i też odbywało się głosowanie, kto jest za wejściem miast do Metropolii, kto nie. Ja teraz nie pamiętam tych, tych, tych wyników, natomiast zainteresowanie wtedy było, jeśli dobrze pamiętam, kilkuprocentowe. Ja pamiętam, że jeździłem po dzielnicach Katowic, tam Tłumaczyłem, czym jest metropolia i przychodziło raptem po parę osób, więc, więc sądzę, że gdyby przeprowadzać tego typu referendum, taki plebiscyt, czy, 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 czy łączyć się, czy nie, sądzę, że jednak większość ludzi pozostałaby w domach. Marek Wójcik, Wojewoda Śląski był dziś z nami. O poranku, dziękuję bardzo. Miłego dziękuję. dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.